Znajdujemy się teraz przy ujściu Wisły i Narwi, miejscu, gdzie znajduje się Wyspa Szwedzka. Usytuowany jest tu budynek spichlerza. W 1834 roku został oddany do użytkowania. Budynek w Księstwie Warszawskim uznawany za najpiękniejszy budynek w Polsce. Była tu również mennica, bito tu monety, medale, ordery. Dzisiaj jest to miejsce prywatne. Cieszymy się, że akurat w tym miejscu odbywa się nasz wyścig, bo jest to naprawdę historia. Także ruszamy na trasę. Długi dystans, średni dystans, krótki dystans. Wszyscy stąd rozpoczynają rywalizację w pięknych okolicznościach, zarówno i przyrody, jak i miejsc historycznych. Do zobaczenia na następnym punkcie. Kilometr trasy, miejscowość Dębę, Zapora, Passo di Dębę, jak nazywają to już niektórzy. Najbardziej charakterystyczny punkt Grzegorz, średniego i długiego dystansu. No tak, Passo di Dębę, słynne warszawskie rondo, tędy przejeżdża w każdą niedzielę. Tu się rozgrywają już pierwsze akcje, w tym miejscu zawiązują się pierwsze ucieczki. Także miejsce super charakterystyczne, warto o tym pamiętać, warto wcześniej się dobrze ustawić. Niedługi podjazd, jak na Mazowsze, w granicach do kilometra. Ale 8%. W najstrąbszym miejscu ma 8%, także trzeba tutaj bez dwóch zdań. Wszystko jest na dużą tarczę, wjazd bardzo dynamiczny. Sugeruję być z przodu. Czyli tak, to wszystko tam pod nami mniej więcej, tam się zaczyna gdzieś ten podjazd, nie widać tego początku. Tu jest jak... Tu już jest zaraz końcówka. No i pierwszy punkt, w którym coś na tej trasie może zacząć się dziać. Po starcie honorowym peleton zdąży już się rozpędzić, zdąży się naciągnąć, a więc bądźcie w tym miejscu czujni. Co jest ważne, teraz mamy duży ruch, niedziela, okres, że tak powiem, przedwakacyjny, ale w trakcie imprezy samej z siebie trasa będzie wyłączona wyłącznie dla żołnierzystów, dla nas, dla kolarzy. Samochód to tylko ten, który będzie pilotował i ewentualnie karetka, która będzie trasę zamykać. Także miejsce charakterystyczne dla warszawiaków, miejsce również charakterystyczne na trasie, więc warto o nim pamiętać. Zapora w Dębę, zapamiętajcie. 20 km trasy dla dystansu długiego i dla dystansu średniego. Jakieś 5 km za Passo di Dębę, jesteśmy już na bocznej drodze, odkryty zupełnie teren, trochę wieje. Grzegorz, co może się tutaj wydarzyć? Tak, wszystkie te osoby, które próbowały albo starały się zrobić coś więcej na tym naszym słynnym podjeździe, jeżeli się nie uda, to dosłownie chwilę później odbijamy na boczną drogę, odbijamy na pierwszy otwarty teren, gdzie kolejne elementy sztuki kolarskiej będzie można bardzo mocno uskutecznić. Jest delikatnie pod górkę, dobry asfalt, a co ważne, wieje. Czyli co, wieje. Jakieś ranty? Ranty zdecydowanie, już praktycznie od wjazdy ze ściany lasu. To zawsze wiatr jest, jak to zwykle w Polsce bywa, zachodni, więc zdecydowanie rant do prawej strony i te osoby, które czują się dobrze na tego typu, że tak powiem, kolarskich harcach, to mają pierwszą szansę, żeby już zawalczyć i mając na uwadze całą kolejną część naszych dwóch dystansów, tutaj już może pójść też jedna z głównych akcji. Most nad Wkrą, 60 km średniego i 115 km długiego dystansu. Co już za uczestnikami? Za uczestnikami dużo długich, prostych, dużo długich, wiecznych kawałków, gdzie rzeczone wcześniej ranty jakby jak najbardziej będzie można uskuteczniać.
Sądzę, że na tym mostku, nad Krową będzie już chyba dość, wydaje mi się, pokaźna grupa osób, które będą już rozważały, rozmyślały o mecie. Więc do tego czasu 115 km dystansu długiego naprawdę będzie wystarczający okres wielu, wielu sytuacji, gdzie będzie można wykorzystać sprzyjające bądź niesprzyjające warunki. Jeżeli będą takie warunki jak dzisiaj, praktycznie bezwiecznie, to na pewno dużo będzie miało do znaczenia temperatura, bo jest ciepło, jest, znaczy można powiedzieć, upalnie. Na trasie dystansu długiego mamy przygotowane 3 bufety, na średnim 2 bufety, więc na pewno konieczne będzie odpowiednie nawadnianie. Jest gdzie na tej trasie urywać rywali, zdecydowanie. Rzeczywiście są miejsca, gdzie można rantować, szczególnie jak powieje bardziej niż dzisiaj, bo na razie jak jechaliśmy, no to tego wiatru dzisiaj specjalnego nie ma. Dzisiaj raczej żar leje się z nieba. W lipcu, no zobaczymy jak to będzie z pogodą. No by było słońce, by była ładna pogoda. Będzie słońce, na pewno będzie szybko. Trasa czasówki tym razem, piękna trasa, 3/4 trasy w takim terenie, w lesie, taka pagórkowata lekko trasa, góra, dół, po zakrętach, no pięknie. Dużo zakrętów, bierzcie pod uwagę również to, że przynajmniej trzy na trasie są dość ostre, dość agresywne, więc warto być czujnym. Co ważne, i to za każdym razem będziemy podkreślać, super nawierzchnia. Absolutnie ani jednego miejsca, gdzie byłaby jakakolwiek dziura, czy jakakolwiek sytuacja kryzysowa. Tak jak Adam wspomniał, 2/3 jedziemy w lesie, w terenie praktycznie osłoniętym od wiatru, także tutaj siła, noga, płuco jest najważniejsze. No i jest ten moment na mostku. Tak, nawrót delikatnie za mostkiem i ten mostek też będzie, podejrzewam, każdy pamiętał, bo jako zjazd jest bardzo szybko, ale po nawrocie pod ten zjazd pójść wcześniejszy trzeba podjechać i tam jest z 200 metrów podjazdu, takiego na poziomie 12-13%, więc ten kawałeczek na pewno zakuje. Ale później wyjeżdżamy i, tak jak Adam wspomniał, łatwo, może nie, ale na pewno szybko. No i już tylko 6 km pozostało do mety. Ostatni moment, żeby zajmować dobrą pozycję. Tak jest. Ostatnie 15-16 km do mety. Mamy teren dość pofałdowany. Jak to zwykle wcześniej o tym wspominaliśmy, dalej teren odkryty. Tu przejeżdżamy jak nad drogą Warszawa-Gdańsk. Od tego miejsca, jak Adam powiedziałeś, 6 km do mety. Ostatnie 500-600 metrów po zakrętach w samym już Modlinie. Tam trzeba być czujnym. Wjeżdżamy do twierdzy, skręcamy poprzez sam główny wjazd w prawo. Tam, gdzie była główna akcja filmu CK Deserterzy, tam mamy metę UCI Grand Fondo Bitwy Warszawskiej. Pewnie specjalnie pociągów nie będzie jak w zawodowych wyścigach, więc tu trzeba po prostu już oczywiście pilnować swojej pozycji, jechać czujnie, jechać z przodu, bo tu jeszcze w tej końcówce mogą być jakieś ataki, no i nie warto przed twierdzą takich ataków odpuszczać. Końcówka bardzo kręta, sporo ostrych zakrętów, także trzeba tutaj będzie uważać. Szybka, szczególnie ten zjazd tutaj już do samej twierdzy. Dojazd do bramy, wjazd w bramę i tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo ta brama nie jest za szeroka, także szeroką ławą nie da się tam wjechać. A za bramą, Grzegorz? Za bramą skręcamy w prawo, około 300 metrów. Na razie nie wjeżdżamy, bo dzisiaj jest jeszcze twierdza zamknięta, ale na pewno położymy jeszcze ten kawałek dobrego asfaltu, żeby cała trasa od początku do końca była na dobrej nawierzchni. 300 metrów za bramą jest meta, pomiar czasu, miasteczko sportowe, miejsce dekoracji, miejsce wręczenia medali dla każdego finishera, strefa expo i co ważne, jest to też charakterystyczny punkt, jest to miejsce apelowe. Plac apelowy, tam gdzie był kręcony był film, słynny z film CK Deserterzy, więc wspinamy tutaj część i historyczną, i sportową. Wydaje mi się, że
patrząc z perspektywy tych wyścigów, które jechałem, startowałem, tych, które komentowałeś, my jako Polacy chyba nie będziemy się wstydzić tych wyścigów. Jestem przekonany, że nie i dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy objazd. Było dobrze, było szybko, było fajnie. Tak jest. To zapraszamy. Objechaliśmy trasę, słuchajcie, naprawdę jest gdzie się ścigać. Przepiękne miejsca. Mazowsze ma dużo swoich uroków i każdy będzie miał okazję je poznać. O, tak, mam nadzieję, że pogoda też taka będzie i przyda się taki prysznic po jeździe wszystkim. No cóż, zapraszamy. To będzie naprawdę super impreza i wyobrażam sobie, że jak przyjadą ludzie z całego świata, to mamy im co pokazać wręcz. Nie, ja jestem święcie przekonany, bo parę imprez w strukturze UCI Grand Fondo przejechałem, ukończyłem, kilka się nawet udało wygrać, ale to miejsce jest specyficzne i naprawdę jestem wręcz dumny, że w tym miejscu będziemy i rozpoczynać i kończyć. To będzie miasteczko, to będzie dekoracja, to będzie finał, to będą miejsca, gdzie będziemy tego typu koszulki wręczać dla zwycięzców poszczególnych kategorii. Adam już dzisiaj wygrał swoją kategorię, więc mam nadzieję, że inni też do niego dołączą. Wszyscy wspólnie na początku lipca będziemy świętować kolarstwo w Polsce na najwyższym amatorskim poziomie. A więc na początku lipca święto kolarstwa amatorskiego w Polsce, UCI Grand Fondo, Bitwa Warszawska, startujące i kończące się tutaj, w tej pięknej twierdzy Modlin.